Halo, halo, witam wszystkich. Dzisiaj, zgodnie z prognozami, powiem o zerowaniu innych zawodników. Ten temat też musiałbym podzielić na dwie różne części, czyli jedna związana z KVK, a druga z tym, co dzieje się w mieście. Jeśli chodzi o KVK, jest to długi temat, więc myślę, że zostawię sobie to na jakiś inny odcinek. Natomiast i może tutaj też będę coś mógł pokazać przy okazji, także może to będzie z jakimś materiałem, żebyśmy od razu wiedzieli, o co chodzi. Więc dzisiaj zajmiemy się tylko i wyłącznie, jak to wygląda w domowym królestwie. Pierwsza sprawa, jeśli chodzi o domowe królestwo, to najczęściej mamy w domowym królestwie już takie zasady, że tych zamków zerować generalnie nie wolno. Tak? Czyli jeżeli mamy taką zasadę, to zawsze warto się zastanowić, czy ja chcę ryzykować tym, że to ja zostanę wyzerowany dla wyzerowania kogoś. Tak? Oczywiście najczęściej jest to związane z tym, jak dużo surowców jest w tym zamku, które będę chciał zaatakować, ponieważ naprawdę niewielu zawodników atakuje cudze zamki, które nie mają w ogóle surowców. Jeśli chodzi w ogóle o tego typu ataki, to one się zdarzają. Jeżeli mamy jakąś tam wojnę cywilną w królestwie, tak, starcia jakichś sojuszy wewnątrz królestw, natomiast najczęściej to ma miejsce na początku, kiedy te królestwo się tworzy, mamy jeszcze mnóstwo sojuszy, nie wiadomo co gdzie będzie. Z jednej strony może być tak, że tych walk jest mniej, więcej, z drugiej mniej. Natomiast wydaje mi się, że na początku królestwa naprawdę nie możemy się za bardzo czuć bezpieczni, ale nikt inny. Albo też nikt inny. Ale dzisiaj nie mówimy o tym, że ktoś nas zaatakuje, tylko że my kogoś zaatakujemy. No i teraz tak. Zanim kogoś zaatakujemy, to naprawdę warto sobie zrobić dobry research na temat tego gracza. Ja bym generalnie nie polecał atakować graczy, którzy są bardzo aktywni. Czyli nie polecam atakować graczy, którzy są w jakichś głównych sojuszach. Nawet jeśli mają dużo surowców i mało mocy, bo jeżeli zaatakujemy takiego gracza, to wiecie, całkiem możliwe, że przyjdzie jakiś jego, że tak powiem, Big Brother i wyzeruje nas w drugą stronę, tak? Także nie warto, jeżeli mamy takie pojęcie, że ktoś może mieć, że tak powiem, silnych kolegów. Albo jeżeli to jest na przykład farma jakiegoś silnego gracza, to też możemy mieć wtedy bardzo, bardzo niemiłą niespodziankę. Zobaczcie, na przykład tutaj jest takie miasto, tak? Sobie patrzymy, ok, power ma niski, to jest takie miasto, które ja bez problemu mógłbym wyzerować sobie sam. Natomiast jeżeli zobaczę sobie na sojusz, nie jest co prawda mocny, natomiast tutaj widzę, że szefem sojuszu jest też szef głównego sojuszu, czyli król tego królestwa, a ta farma jest oficerem. Także na pewno nie jest to miasto, które chciałbym zaatakować. Ja tu oczywiście jestem w KVK, także wszystko to jest sztuczna sytuacja. Nie jestem w stanie Wam pokazać tego, jakby to było w normalnym królestwie. Zresztą byłoby to ogólnie bardzo trudne. Musiałbym znać realia danego królestwa i w nim być. Generalnie, ale warto sobie patrzeć, co jest grane. Kolejna sprawa, to warto, powiedzmy, o tutaj, zobaczcie, jest moja farma. Pierwsze, co się wrzuca w oczy, to, że nie ma sojuszu. Jeżeli nie ma sojuszu, to już jest jeden naprawdę duży plus. Mogę sobie zeskautować, nikt nie będzie widział tego, że skautowałem to miasto. Dwa, jeżeli ktoś nie ma sojuszu, to często nie ma pojęcia na przykład, jak do niego dołączyć. Często to są gracze, którzy mają takie bardzo blade pojęcie o grze. I z kuli tego nie będą za dużo, że tak powiem, mieli do powiedzenia, jeżeli zostaną zniszczeni. I teraz, jeżeli chcemy się upewnić, czy takie miasto jest nieaktywne, to warto sobie taki raport zapisać do ulubionych i później zobaczcie, jak wchodzę do ulubionych, to mam tutaj zapisaną lokację. Mogę sobie kliknąć i na tą lokację wejdę. Jeszcze raz Wam to pokażę. Do ulubionych i tutaj pod imieniem znajduje się lokacja. Jeżeli znam taką lokację, mogę sobie zrobić skauta i mogę tego samego skauta wysłać na przykład za 5 dni, za tydzień i zobaczyć, ile się zmieniło. Czy zmieniła się na przykład ilość jednostek, czy zmieniła się ilość surowców, która jest w tym mieście. Jeżeli te numery się nie zmieniają przez tydzień, to możemy uznać, że ten gracz bardzo prawdopodobnie opuścił grę. Jeżeli grę opuścił, to tym bardziej nie będzie, że tak powiem, się odzywał, nie będzie mówił o tym, co tutaj, że tak powiem, się wydarzyło. Także warto sobie takie rzeczy sprawdzać. Jeżeli te liczby się zmieniają, to będziemy mieli świadomość, że to jest gracz, który gra.
Tak, nie wiemy na ile aktywnie, ale jest to gracz, który gra, który może się na przykład później odezwać w naszym czacie na królestwie. O, zobaczcie, byłem atakowany przez tego i tego, i król może później dojść do tego, że to byliśmy my. Ok, powiedzmy, że zrobiliśmy ten scouting, widzimy, że gracz jest nieaktywny, no i tutaj mamy różne opcje. U mnie w królestwie kiedyś była taka opcja, że jeżeli się znajdzie takiego gracza i potwierdzi raportami, to było generalnie przyzwolenie na wyzerowanie takiego zawodnika, zebranie sobie surowców i tak dalej. No bo wiecie, że tak powiem, tylko zyskujemy te surowce, nikt tu nic nie traci. Zawsze robiliśmy to poza Mightiest Governor, tak? Czyli tam najlepszy zarządca, tak żeby nie dostawać za to punktów, ale po prostu z kuli tego, żeby te surowce zabrać, tak? Także możemy się też skontaktować z szefem naszego sojuszu albo z królem, żeby upewnić, ok, znalazłem takie i takie miasto, chciałem wziąć surowce, żeby nie było, że później robię coś nielegalnego. Jeżeli taka jest możliwość, to warto sobie tutaj teleportować się jak najbliżej tego miasta, żeby później szybko zebrać sobie surowce. Także warto po prostu być blisko, żeby je zebrać. Ok. Dobrze. No to jeżeli przystępujemy już do dzieła, to mamy opcję taką, że włączymy sobie rally na to miasto. Wtedy wszyscy, którzy są z nami w sojuszu, będą wiedzieli, że my robimy rally i wtedy jest duża szansa na to, że oni też będą chcieli zbierać surowce za to miasto. I tutaj jest kwestia tego, jak dużo jest tych jednostek. Jeżeli ilość jednostek w mieście jest mała i my możemy spokojnie sami to miasto wyzerować, to oczywiście lepiej jest zrobić to samemu. Jeżeli chcemy być tacy totalnie incognito, to można na chwilę opuścić swój sojusz, to znaczy najpierw się teleportować, tak? Później na przykład opuścić swój główny sojusz, dołączyć do jakiegoś sojuszu farmy i z tego sojuszu farmy to miasto zaatakować, tak? Żeby być, tak jak mówię, gdzieś tam niepostrzeżony. Można tutaj naprawdę różne opcje zastosować. Jeśli chcemy się, że tak powiem, ukryć, jeżeli nie chcemy, żeby wszyscy wiedzieli, że to myśmy zaatakowali. Dobrze, to przejdźmy już do samego ataku. Jestem już zdecydowany, mam na przykład pozwolenie z królestwa, niech będzie i sobie to robię na spokojnie. W takim razie wysyłam sobie jednostki. I teraz, jak ja będę atakował? Ja to robię zawsze w taki sposób, że zobaczcie, wybieram sobie, to jest jedyna sytuacja, kiedy ja używam Juliusza i zaraz powiem dlaczego, i Frediego też. I zobaczcie, i wtedy przydają się naprawdę taczki, które ja sobie użyję, tak? I oczywiście, jeżeli mamy, ja tu akurat mogę użyć 290 tysięcy, więc, ale oprócz taczek użyję jeszcze piechoty, bo u mnie piechota jest mniej ważna, czyli te jednostki, które są dla mnie najmniej ważne, będę wysyłał z tym marszem i głównie taczki. I zaraz wam powiem dlaczego. Natomiast poza tym wyślę swoje po prostu, wydaje mi się, że najlepiej wysłać swoje najsilniejsze marsze. Tutaj AOE nie będzie takie ważne, natomiast będzie ważne te marsze, które dają jakieś, że tak powiem, debuffy. Coś negatywnego, jeśli chodzi o ataki na te miasta, tak? Że on będzie po prostu przyjmował więcej obrażeń. I zaraz zobaczcie, ja je specjalnie już od razu tak wysyłam, żeby to miasto było okrążone. Zaraz wam powiem, o co tutaj chodzi. Dobrze, jak widzicie, ten marsz główny, który wysyłam, to będzie właśnie Siege. Jego będę chciał tutaj podprowadzić jak najbliżej, natomiast te inne będę chciał podprowadzić sobie trochę dalej. Czekajcie, zaraz to spróbujemy zrobić. Jeden coś mi tutaj umknął, chyba tu. Dobrze. Ok, i zobaczcie, ja już mam je tak ustawione, że ten główny marsz, widzicie, jest z jednej strony z przodu, natomiast wszystkie inne są z tyłu miasta. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jeżeli będę chciał to miasto za chwilę zaatakować, to będzie mi zależało, żeby ten mój marsz z taczkami zaatakował jako pierwszy, bo on przyjmie największe uderzenie i będzie miał największe straty. Natomiast wiecie, największe straty, jeśli poniesiemy właśnie na taczkach, to mnie to tak nie interesuje, bo te taczki i tak będę, że tak powiem, nie są dla mnie ważne, także mogę je w ten sposób wykorzystać. I zobaczcie, w ten sposób miasto jest okrążone, mogę je nawet okrążyć trochę lepiej. Jeżeli w mieście byłby dowódca, który ma AOE,
to zobaczcie, on nie uderzy tych moich miast, jednostek z tyłu, bo one będą go atakować z tyłu. Jedyną opcją tutaj by był, jeżeli ktoś ma YSG, no to wtedy tym swoim AOE dotknie tych wszystkich. Natomiast poza tym największe obrażenia przyjmie Cezar, a wszyscy inni będą przyjmować naprawdę dużo, dużo mniejsze obrażenia. I zobaczcie, jeżeli ja sobie teraz zrobię atak i zaznaczę wszystkie jednostki, to pokaże mi się, za ile sekund oni zaatakują. I widzicie, Cezar zaatakuje za 0 sekund, czyli od razu w sekundę. Wszyscy inni to będzie 3 sekundy, 2 sekundy, 4 sekundy, 2 sekundy. Mogę oczywiście tak idealnie ustawić, żeby każdy zaatakował za 2 sekundy. Natomiast chodzi tutaj o to, ja oczywiście nie będę atakował swojej farmy, chodzi tutaj o to, żeby zaatakować w jednym, w miarę w jednym momencie, w miarę szybko, tak, żeby te marsze dookoła też, wiecie, nie szły 15 sekund do ataku, tylko żeby zaatakowały w miarę szybko, ale żeby ten przyjął na siebie największe obrażenie. No i co? Kiedy atakuję, to po prostu atakuję to miasto, staram się je wykończyć i teraz jest pytanie, nie warto od razu, wiecie, jeżeli w tym mieście jest jeszcze dużo jednostek, to nie warto od razu atakować znowu. Warto się wrócić totalnie do miasta, jeszcze raz te jednostki wyciągnąć sobie i jeszcze raz zaatakować. Oczywiście, jeżeli im więcej jest jednostek, to pamiętamy, żeby sobie też tutaj użyć run. Pamiętamy, że warto będzie użyć zwiększonej liczby jednostek w armii, tak, bo dzięki temu łatwiej nam będzie po prostu wyzerować to miasto. No i powtarzamy to ile razy trzeba, aż do momentu, kiedy nie ma jednostek. No i wtedy, jeżeli miasto mamy blisko, to zbieramy sobie wszystkie surowce z tego miasta. Także to jest najprostszy sposób. Ja wiem, że nie zawsze można się teleportować tak blisko, ale jeżeli jest możliwość teleportowania się, to wtedy na pewno warto. Jeżeli znowu chcemy to zrobić w takim okresie, żeby nas nikt nie zauważył, to warto wiedzieć, gdzie w królestwie jest taki moment, że mniej osób, że tak powiem, gra. Ja wam powiem, że wydaje mi się, że generalnie te godziny poranne, typu wiecie, trzecia nad ranem, czwarta nad ranem, to są takie godziny, w których naprawdę dosyć mało jest graczy, obojętnie z którego by nie byli kraju, to raczej widzę ich dosyć mało. Także warto pamiętać o tym, żeby sobie to miasto dobrze okrążyć, żeby to nie było tak, że od razu z miasta atakuje i każdy mój marsz bardzo mocno traci, tylko mieć to przygotowane, atak, powrót do miasta, znowu rozkładam jednostki, znowu powrót do miasta. Ja wiem, że to będzie trochę więcej trwało, natomiast naprawdę można na tym zaoszczędzić bardzo, bardzo dużą ilość jednostek. Ja niestety, ale często widzę tak, że ktoś, że tak powiem, atakuje te miasta, że tak powiem, na pałę, tak? I wtedy traci mnóstwo jednostek zupełnie niepotrzebnie. Oczywiście też bardzo ważna sprawa, zawsze oszacować, ile jest jednostek w mieście. Jeżeli w mieście jest 2 miliony jednostek, to takie swarmowanie was będzie po prostu bolało. Zależy oczywiście od tego, ile ja też mam jednostek i jakie to są jednostki, bo jeżeli na przykład dla mnie w mieście jest 1 milion jednostek, to ja takie miasto mogę bez problemu sobie wyzerować bez większych strat. Natomiast jeżeli jesteśmy gdzieś na początku gry, no to absolutnie będzie to niemożliwe. Także musicie zawsze gdzieś tam liczyć rachunek pozytywów i strat i patrzeć też sobie, jak tracą wasze jednostki. Jeżeli widzicie, że wasze jednostki umierają bardzo szybko przy swarmowaniu tego miasta, to jednak radziłbym się z tego wycofać. Czyli nie warto zerować kogoś za wszelką cenę, bo może się okazać tak, że to tak naprawdę wy wyzerujecie siebie, a nie ktoś wyzeruje to miasto. Przepraszam, a nie wyzerujecie to miasto. Tak? Także jeżeli poniesiecie większe straty niż to miasto, to znaczy, że zrobiliście coś bardzo nie tak. Albo źle obliczyliście, albo źle atakowaliście, ale w każdym razie na pewno coś tutaj poszło bardzo nie tak. Dobrze, ja tak jak mówię tutaj, jak to zrobić dobrze. Jestem ostatnią osobą pewnie, która powinna komuś prawić morały, że wiecie, o, atakowanie miast to nie jest fajne, nie róbcie tego i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ moje początki gry wyglądały tak, że ja się głównie jakby nastawiałem na to, żeby te miasta atakować.
Ale to też pokazuje, zobaczcie, ja już gram długo i w pewnym moim okresie bardzo często atakowałem inne miasta, natomiast zawsze byłem przy tym bardzo, bardzo ostrożny. Czyli zawsze właśnie sobie robiłem skauty, sprawdzałem, czy to miasto jest aktywne, czy nie. Niekiedy wysyłałem wiadomość do tych ludzi i pisałem: hej, cześć, za 3 dni chciałem cię wyzerować. Jeśli masz coś przeciwko, to napisz do mnie. I sprawdzałem po prostu, czy ta osoba jest w ogóle w stanie na przykład po angielsku pisać. Jeżeli nie, to znowu jest mniejsza szansa, że gdzieś tam się odezwie, jeżeli coś złego się stanie, a ja też mam gdzieś tam jakąś taką podkładkę, hej, wiesz co, wysłałem wiadomość, bo nie wiedziałem, czy on jest aktywny, czy nie, więc go zaatakowałem. Zawsze jest mniejsza szansa, że będziemy mieli poważne konsekwencje, jeżeli zaatakujemy jakiegoś nieaktywnego gracza, niż jeżeli zaatakujemy gracza aktywnego. Natomiast trzeba uważać, szczególnie jeżeli trafimy czyjąś farmę, a to będzie większy gracz, no to, że tak powiem, będziemy mieli po prostu przerąbane. Także warto sobie monitorować, sprawdzać, pytać, zobaczyć, czy właśnie o podobnej nazwie nie istnieje gracz w jakimś silnym sojuszu i czy my takiego gracza nie kojarzymy w królestwie, że to może być po prostu jego farma. I tak dalej, i tak dalej. Także tu jest mnóstwo spraw, które warto sobie zobaczyć. I takich miast, które są nieaktywne, to wiecie, ktoś grał przez parę tygodni, ale później stwierdził, że jednak gra mu się nie podoba, a miał na przykład dużo surowców i tak dalej. Takich miast jest naprawdę sporo i na tym można naprawdę niekiedy fantastyczne surowce zarobić. Albo ktoś po prostu gra i głównie zbiera surowce, a mało, że tak powiem, atakuje. Także tutaj naprawdę jest o co grać, natomiast jest to takie balansowanie na linii cienkiej i trzeba z tym bardzo uważać. Mnie się udawało do pewnego czasu, teraz wolę, że tak powiem, pewniejsze środki, czyli moje farmy, dzięki którym zbieram surowce. Nie muszę się rozglądać za innymi miastami, nie muszę, wiecie, też patrzeć, a wyzeruję tego albo wyzeruję tamtego i czy on jest aktywny, czy on jest nieaktywny. Już tak bardzo mnie to gdzieś tam nie interesuje. Moje jednostki też są dla mnie ważniejsze. Muszę, wiecie, sobie dawać radę na wojnie. Dla mnie moje królestwo też jest ważne, więc chcę walczyć na wojnie, a nie chcę, wiecie, gdzieś tam marnować tych jednostek, żeby sobie tylko zbierać surowce i gdzieś tam jakieś zdobywać indywidualne cele, ale wiem, że różne królestwa są na różnym poziomie i też nie zawsze jest tak, że to królestwo, w którym jesteśmy, akurat kochamy. No i wtedy, oczywiście, jeżeli coś jest nie tak w naszym królestwie, to będziemy bardziej chętni do tego, żeby kombinować, że tak powiem. No ale to już zupełnie inna historia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jeżeli kogoś wyzerowaliście, to dajcie znać. Wydaje mi się, że jest coś w tym takiego fajnego, niesamowitego i tak dalej. Coś takiego pozytywnego w tym grze, niekiedy naprawdę mnie to na początku gry bardzo gdzieś tam interesowało, bardzo ciągnęło, zawsze byłem zainteresowany, a tu zaatakujemy tego, a tu zaatakujemy tamtego. Także ja jestem w stanie to w 100% zrozumieć, że kogoś to kręci. Także powodzenia i trzymajcie się. Na razie, cześć.